Dzień dobry, a być może dobry wieczór. Dzisiaj chciałem zachęcić do używania narzędzia Dziennik Potrzeb, a właściwie powiedzieć o tym, w jaki sposób ja z nim pracuję. Jest to doskonałe narzędzie służące do tego, aby mieć większą samoświadomość siebie, tego co myślę, czuję i jak się zachowuję. Dla analityka jest to także doskonałe narzędzie, żeby wczuwać się w siebie. Rozpoznawać różne objawy, różne myśli, uczucia, ponieważ uczucia bardzo często siedzą w ciele. Mówimy tutaj o psychosomatyce. Zwróć uwagę na to, że bokser cały czas stoi w napiętej pozycji. Garda jest przygotowana, mięśnie są przygotowane do uderzenia, a więc napięcie mięśni bardzo często tak naprawdę symbolizuje stres, który przeżywamy czasami podświadomie. Ale są też inne uczucia. Ja na przykład pamiętam sprzed wielu lat, kiedy byłam małym dzieckiem, Uczucie takiego dreszczyku przechodzącego przez moje ciało. Była to ogromna radość, kiedy udało mi się strącić z dachu czapkę, która znalazła się tam wtedy, kiedy atakowałem soprę lodu. Wiedziałem, że jeśli znowu zgubienie nie do domu czapki, mogą czekać mnie kłopoty. I to było takie poczucie szczęścia, że uniknąłem właśnie tych kłopotów. Nauczyłem też się rozpoznawać inny rodzaj dreszczyku, który mówi mi o tym, że Właśnie na coś trafiłem, a więc wiąże go i z intuicją. Rozpoznanie i powiązanie dreszczu z intuicją wymagało trochę czasu i właśnie pomagał w nim dzienniczek uczuć. Teraz trafiłem na wersję, na telefony w Androidzie, gdzie zajmujemy się dzienniczkiem potrzeb. Natomiast metoda i sposób jest taki sam. W jaki sposób tworzymy połączenia? Opisujemy zdarzenie, następnie uczucia. A więc klasyczna wersja dzienniczka uczuć, które znam, polega na tym, że kiedy zobaczyłem, wchodząc na salę, nowe twarze, poczułem się zaniepokojony. A więc zdarzenie i uczucie. Wersja w dzienniczku potrzeb jest nieco inna, ponieważ ona tak naprawdę obrazuje ścieżkę kontaktu z sobą. Pierwszym punktem jest opisz sytuację, co widzisz, słyszysz, co się dzieje, a więc suche fakty i obserwacje. Odnosząc się do wspomnianego przykładu, kiedy wchodzę na salę i widzę nowe twarze, potem zapisuję swoje myśli, oceny, sądy. Pomyślałem o kurczę, nie wiem czy tam sobie radę, nowe twarze, ciekawe jak mnie ocenią. Następnie jest punkt zidentyfikuj uczucia w swoim ciele. Może być to bezwład, może być to duszność, energia, ekscytacja, ale może być też rozdygotanie, wyczerpanie, zesztywnienie. Następnym elementem ścieżki kontaktu z sobą są uczucia. W aplikacji są one podzielone na złość, strach, odrazę, smutek, ciekawość i radość. W każdej z tych grup wymienione są inne uczucia. Kolejnym etapem, ostatnim już, jest identyfikacja swoich potrzeb na te, które są zaspokojone bądź niezaspokojone. W przypadku, o którym mówimy, a więc wejściu w grupę, gdzie są nowe twarze, może to być potrzeba bycia branym pod uwagę, potrzeba bycia zrozumianym potrzeba związana z ekspresją, elastycznością, której tak naprawdę wciąż mi brakuje. A więc zapisujemy na początku sytuację, następnie myśli, oceny, osądy, to co chcemy z siebie wyrzucić. Potem jest identyfikacja odczuć, które pojawiają się w ciele, identyfikacja uczuć oraz potrzeb. I wtedy zapisujemy ścieżkę. Jaki jest cel tego typu pracy? Moim zdaniem, jeżeli taką pracę będziemy wykonywać dostatecznie długo, jest ogromna szansa na to, że nauczymy się identyfikować swoje uczucia, emocje, myśli, ale też wpływać na nie, ponieważ będziemy mieli większą świadomość tego, czy dana sytuacja jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby, czy nie. Podam dwa przykłady. Jedno to była sytuacja, kiedy ktoś się zasugerował mi, że mógłbym zająć się jakimś tematem, ale zdaję sobie sprawę z tego, że on mi nie do końca służy. Czasami angażuję się w pewne sprawy, a potem żałuję. I właściwie można powiedzieć, że jest konflikt potrzeb. Z jednej strony potrzeba bycia właśnie potrzebnym, pomocnym, z drugiej strony potrzeba bezpieczeństwa. I czasami te potrzeby są z sobą sprzeczne. Drugim przykładem rosnącej samoświadomości jest przeczucie. Jeszcze dwa, trzy lata temu miałem wrażenie, że mam myśli katastroficzne. Myślałem, coś się stanie złego i rzeczywiście to złego się działo. Teraz zmieniłem podejście. Traktuję to jako przejaw intuicji. Ostrzeżenie OK. Zdaj mi szklankę, bo możesz ją rozbić. Nie jest to więc myślenie katastroficzne, ale intuicja, która może ustrzec mnie od kłopotów. Nauczenie się tego zajęło mi jednak sporo czasu to tyle, jeżeli chodzi o moje dzisiejsze przemyślenia. Mam nadzieję, że będziesz mi w nich towarzyszyć. Czekam na komentarze, refleksje i oczywiście na kontakt. Pozdrawiam. Darek dopierała.